Pomysł na dzisiejszy odcinek jest taki, że chyba pojadę sobie do Londynu, bo już rok nie byłem. Z tym, że ja o Londynie za dużo nie wiem, dlatego przyjechałem do mojego ziomka Jake'a. Użyję go znowu w roli przewodnika. Słyszałem, że Jake mieszka w Kuchatce. Welcome back to the channel. In this video, co tu się dzieje? Talk about how Brexit made me racist. Co to jest? I'm just doing what you're doing, but in English. Patrz. Ustawił sobie kamerę, ustawił sobie mikrofon. It's all I could afford. I to jest właśnie definicja brytyjskiego kolegi. Kiedy nie patrzysz, ten kopiuje twoje pomysły i wypuszcza je jako swoje. No dobra, ale nie będę hamem. Tutaj macie link do kanału Jake'a. Jake robi dokładnie to samo, co ja robię, tylko po angielsku, czyli lepiej. Brexit, or voting for Brexit, made me racist. Patrz, jaki spryciarz. Ustawił sobie mikrofon tu, a kamerę tu. Jedziemy do Londynu, proszę pana. Stolica wzywa. Dzień dobry. Na początek śniadanie bogów i już tłumaczę, gdzie jestem i dlaczego. Śniadanie bogów, czyli łyk kawusi. Kawusia nie COVID, nie dusi. To nie wyspanie to dlatego, że w nocy jakiś Allah postanowił się spalić i w hotelu włączono alarm przeciwpożarowy. No ale płonące Allahy to w tym mieście norma. Przyjechaliśmy z moim kolegą na wycieczkę dla gejów do Londynu. W sensie przyjechaliśmy sobie ten Londyn pozwiedzać. Nic konkretnego, chcemy trochę pochodzić, popatrzeć. Każdy, kto przyjeżdża do Londynu, od razu idzie pod Big Bena, od razu idzie pod Parlament. A my chcemy sobie iść na Camden, chcemy iść na Chinatown, Soho, chcemy odwiedzić raz jeszcze ruską restaurację. Normalnie przyjechałbym z Mariolą, ale Mariola musi pracować w fabryce, żeby były pieniądze na to, żebym ja mógł sobie na wycieczki jeździć. A znajdujemy się w światowej klasy hotelu. Jeżeli cieknie ci okno, to nie martw się, bo w światowej klasy hotelu też okno cieknie. To tylko okno. Okno ma służyć do tego, aby być oknem. To, co mi się w tym hotelu podoba, to widok z okna. Biedna Mariolka nawet nie wie, że zasponsorowała mi nowy obiektyw. Ja tym obiektywem spróbuję dzisiaj parę rzeczy nagrać. Jeszcze szybki rzut oka na biureczko do zadań specjalnych. Ja i mój chłopiec będziemy lecieli na miasto. Nie wiem, na którym etapie powiedzieć mu, że nie jestem gejem. W tym roku mój przyjaciel Jake'uś obiecał mi pokazać Camden, bo Camden takie fajne. Zwany też dzielnicą pierdolniętych artystów. W swoim mieście bazarek, na którym Rumuny sprzedają ryżowe sweterki, no to tak jest właśnie na Camden. Ale im bardziej idziemy w stronę północy, tym Camden robi się coraz lepsze. Na przykład, o, sklep z komiksami. Komiks, na który byłem za młody, kiedy go czytałem. Kupię to Jake'owi, Jake wróci do domu, żona znajdzie to w plecaku, Jake będzie mieszkał u mnie. Niech mnie szlak, jeśli to nie jest największy sklep z komiksami w Wielkiej Brytanii. W sumie fajna odmiana od tego ciągłego patrzenia na zegar i karuzelę. Przejście dla pieszych, o jakie nic nie robiłem. Spójrz, mamo, idę po tęczy. Arbeit macht frei. Cały Camden tak specyficznie pachnie, takim kadzidełkiem. I w zasadzie tak się spodziewałem, że to miejsce będzie pachniało. A tam widzimy Zeldę i Yoshiego, więc musimy tam iść. Jeden wielki, niekończący się rynek, przechodzący z jednego rynku w drugi rynek. Sam się uśmiechnij, starałeś mi psychę, jak byłem małym człowieczkiem i czytałem komiks. Zgodnie z planem wspinam się jeszcze dzisiaj z Jake'usiem na Odłamek, największy budynek w Londynie. Tu też jest fajnie, taki klimat starej łodzi fabrycznej. Masz trochę węgla, żeby wymienić na pieniądze. To miejsce wygląda tak, jakby wszystkie zjeby z całego świata doszły do wniosku, że zbierzemy się w jednym miejscu i odpierdolimy coś większego.
ale sprawa jest zajebista. Gdziekolwiek nie pójdziesz i gdziekolwiek nie zrobisz zdjęcia, każde będzie fajne. Nawet nasz rodowity Brytyjczyk nigdy tutaj nie był. No widzisz, dzięki Polakowi poznajesz nowe miejsca Anglii. Jak tam, panie? Na co patrzymy? Jak leci? Dobra, bije się w pierś. Na początku myślałem, że Camden Market to dwie uliczki pełne sprzedawców sweterków ryżowych i dywanów. A to jest takie miejsce, że chce się aż z niego vlogować. Są takie sklepy z ciuchami, do których wasze żony nigdy nie będą chciały przyjść, ale wy będziecie chcieli przyjść. Popraw mnie, jeśli nie mam racji. Cyberpies, zdecydowanie polecam. Miejsce jest tak fajne, że spróbujemy sobie ponagrywać ludzi tym obiektywem. To jest mądry program o tym, jak powstało Camden i jak się narodziło. Problem w tym, że na tym kanale nie dowiecie się absolutnie niczego od prowadzącego, ponieważ nie mam zielonego pojęcia. Jestem tu pierwszy raz w życiu. Zresztą ten Anglik też. I tak oto dotarliśmy do końca Camden. Zapewniam, że jest to najlepsza dzielnica w Londynie, jakiej do tej pory byłem. Cokolwiek by się nie działo, nie dotykaj Batmana. Dobra, nasze camdenowe potrzeby zostały zaspokojone. Lecimy teraz do metra i gonimy w stronę Chinatown. Co robisz, kiedy Stany Zjednoczone zestrzelą twój chiński balon? Stoisz na Camden i machasz do ludzi. Hello! Jest kilka wad włóczenia się wszędzie z tą kamerą. Po pierwsze, patrzysz na wszystkie miejsca pod kątem muzyki. Jeśli w tle gra coś znanego, no to szybko wyłączasz, bo YouTube utnie ci monetyzację. A dwa, tak naprawdę na nic nie patrzę, tylko wszystko nagrywam. Jakuś prosi, żebyśmy sprawdzili nową linię metra. Co roku biorę ze sobą tego samego przewodnika, który ostro polega na Google'u. Podobnie jak brytyjski lekarz, również ostro polega na Google'u. Tak więc dotarliśmy z moim przyjacielem do Chinatown, ale tutaj, podobnie jak wszędzie, żadna gejowska wycieczka nie obędzie się bez takich miejsc. Jak będzie po chińsku HSBC? A tak się po chińsku zwalcza wysoką inflację. Ładnie pachnie jedzeniem i trawą i kupa naciągaczy. I to jest Chinatown. Pytanie, gdzie kupimy mąkę z robaków? Przewodnik przypomniał mi, że w Spilsby, które jest niedaleko Bostonu, niedawno zamknięto jedną chińską restaurację, bo okazało się, że była też burdelem. Ha! I want chicken noodles and a pussy. Zaszedłem sobie na lody, kupiłem sobie bananowego i dostałem od pani takie pudełeczko. Jak zaświeci na czerwono, to mam sobie przyjść i lody odebrać. Chinatown to za dupie. Jake, wychodzimy. Wychodzimy. Fajne Chinatown, fajne. Idziemy do sklepu Lego. Yeah. Nazwiemy go Klocuch. Miałeś kiedyś taką rączkę i sprzedałeś, bo brakowało ci pieniędzy. A ten ziom wygląda jak facet, który podpierdolił nas za spanie w pracy i mało nie wyleciliśmy. Tylko wyszliśmy ze sklepu i ten już do Google'a, bo nie wie, gdzie jesteśmy.
Wyobrażasz sobie wsiąść do czegoś takiego? Pan chciał nas podwieźć tym takim różowym, ze świecącymi światełkami. Powiedziałem do Jake'a, że aż tak daleko w naszym związku nie jesteśmy. Legenda mówi, że jeszcze 2-3 godzinki i Jake'uś znajdzie na mapie Soho. Jake'uś chwali się, że potrafi zagrać motyw przewodni z Interstellar. Dawaj. Jakoś mi się tu zachwyca pianinami w połowie hybrydowymi, w połowie analogowymi, a ja tu widzę fajną miejscówkę do nagrywania filmu o nawiedzonym domu. Tatko świętej pamięci, gdyby żył, nie dałby się z tego pokoju wygonić. Z gejowych atrakcji mamy już zaliczone Camden, mocne 10 na 10, Chinatown, mocne 2 na 10, sklepu z Lego, ani sklepu z gitarami i pianinami nie było w planie. Przez jakiś czas moja córka chodziła na lekcje gry na pianinie do Jake'a. Cały czas myślałem, że koleś wyciąga kasę i nie umie grać. No może coś umie. Przewodnik nawet nie poznał, że jesteśmy w Soho. Dwa, Jake'uś powiedział mi, że cena takiego dobrego pianina zaczyna się od 109 tysięcy funtów. Ostatnim razem, jak byliśmy w Londynie, linia Elizabeth nie była jeszcze otwarta. Wychodzi na to, że linia nadal nie jest otwarta. A teraz zastanówmy się, co zrobiliśmy źle. Canary Wharf. I tym oto sposobem wylądowaliśmy w Warszawie na dworcu głównym, centralnym. Nie no, ściemniam, to jest ciągle Anglia. Tak właśnie wygląda ich nowoczesna stacja metra. Poprosiłem mojego przewodnika, żebyśmy zatrzymali się w tym miejscu, bo ta część Wielkiej Brytanii nareszcie wygląda jak nowoczesny świat. Stacja metra nazywa się Canary Wharf. Ten budynek to jest Canary Wharf. Nadal szukamy Elizabeth Line. To jest taka linia metra, którą dopiero zbudowano i jest nie do znalezienia. To jest budynek JP Morgan. A cała okolica wygląda troszeczkę jak nowojorski Wall Street. Więc jak chcecie znajomym przyciemnić, że jesteście w Nowym Jorku, to jest dobra część Wielkiej Brytanii, żeby go akurat udawać. Nadal wolę Boston niż Londyn. Ja tu przyjechałem, żeby być rolnikiem i wyciągać z ziemi kartofle i kapustę. A nie łazić po jakichś takich designerskich gównach. Zgodnie z naszym gay planem idziemy teraz na największy budynek w Londynie. Wspinamy się na szczyt budynku o nazwie Odłamek. Tam. Po Londynie jest zadziwiająco dużo kij Eniro. Rozumiem, że to jest znak, żeby brać. Dobra, wszystkie punkty odbębnione. Idziemy do ruskiej restauracji coś zjeść. McLaren za 230 koła. Chcesz jeden czy dwa? Limuzyna Hammera. Równowartość dwóch statków wycieczkowych i domu z ogródkiem. Ile byś chciał? Jedną czy dwie? Torba McLarena brzmi sensownie, kosztuje tylko 900 funtów. I tak oto wylądowaliśmy na zapomnianej przez cały świat stacji kolejowej. Po dzisiejszym dniu mam już naprawdę wszystkiego dosyć, dlatego wracamy do hotelu i jutro robimy powtórkę. Jest! Dobra, Jake'uś, wsiadamy i do hotelu. I jutro powtórka.